Aby dodać wpis dotyczący pojazdów przekazanych, należy wybrać przycisk Nowy Wpis i wprowadzić dane dotyczące karty. Po kliknięciu w pole Numer Karty, w nowym oknie pojawia się wyszukiwarka Kart Przekazania Odpadów, która umożliwia przefiltrowanie kart według roku. Właściwą kartę można także odnaleźć, korzystając z wybranego kryterium. Może to być numer karty, numer NIP. Numer rejestrowy, nazwa przejmującego, lub data przekazania odpadów. Wyszukując kartę przekazania odpadów, należy również zaznaczyć, czy kod i rodzaj odpadu jest zgodny z kartą ewidencji. Istnieje także możliwość przefiltrowania kart zaewidencjonowanych i tych, które nie zostały jeszcze wykorzystane w ewidencji. Po zaznaczeniu właściwej karty Dane dotyczące numeru karty, daty przekazania i masy zaczytują się automatycznie. Dodatkowo należy dopisać liczbę pojazdów. Dane należy zaakceptować, korzystając z przycisku Zapisz. Wprowadzone dane pojawią się na liście pojazdów przekazanych. W karcie ewidencji danego kodu i rodzaju odpadów. Nad listą użytkownik zobaczy zestawienie zaewidencjonowanej łącznej masy przekazanych pojazdów oraz ich liczby.